Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym pokazuję to, co zrobiłam oraz dzielę się sposobem wykonania tego. Nazywam się Jola Mazurek, prowadzę ten kanał, prowadzę również internetową pasmanterię www.woolpaczka.pl, w której możecie zaopatrzyć się we wszystkie materiały, których używam w moim filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z torbą. Torba została zrobiona z nowej przędzy, którą od niedawna mam w swoim sklepie. Jest to produkt w 100% wyprodukowany w Polsce. Przędza jest bardzo dobrej jakości, miękka i przyjemna w szydełkowaniu. W motku znajduje się 100-120 metrów, a gramatura takiego motka to jest plus minus 380 gram. Torbę zrobiłam z dwóch motków tej przędzy. Potrzebowałam jeszcze do tego szydełka o rozmiarze 7 mm, potrzebowałam nożyczek i grubej igły dziewiarskiej, potrzebowałam karabinczyka, jeśli chcecie oczywiście zrobić sobie chwost, i ja użyłam do mojej torby dwóch takich drewnianych rączek, to jest jeden komplet. Przypominam, że wszystkie te materiały możecie zakupić u mnie w sklepie na www.woolpaczka.pl. Torbę zrobiłam zwykłymi półsłupkami, jak już pewnie zauważyliście, na owalnym dnie, i do mojej torby na sam koniec przymocowałam zrobiony chwost. W tym filmiku nie będę pokazywała, jak wykonać taki chwost, dlatego że filmik z chwostem jest już u mnie na kanale. Jeśli macie ochotę sobie zrobić, a nie wiecie jak, to link do niego zobaczycie tutaj w prawym rogu górnym. Kliknijcie sobie, przejdźcie do tamtego filmiku i tam krok po kroku pokazuję, jak ten chwost zrobiłam. W filmiku oczywiście pokażę krok po kroku, jak wykonać całą torbę, czyli jak zrobić owalne dno, jak zrobić ścianki i jak przymocować tutaj na końcu rączki. Jeśli będziecie mieli ochotę zobaczyć jeszcze inny filmik, w którym robiłam owalne dno i tam krok po kroku pokazywałam, jak wyszydełkować takie dno, rozrysowany jest schemat, wszystko dokładnie wytłumaczone, to zapraszam też, link do tego filmiku zobaczycie tutaj u góry w rogu, to jest stary filmik i tam jest też wytłumaczone, jak wykonać owalne dno, więc jeśli będziecie mieli ochotę, to zerknijcie sobie jeszcze tam i wtedy wszystko pięknie Wam się rozjaśni i nie będziecie mieli kłopotów w wykonaniu owalnego dna do swoich torebek. Owalne dno sobie zrobimy sobie ścianki, zrobimy sobie rączki, na koniec przymocujemy chwost i torba będzie gotowa. Także jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak tą torbę zrobiłam, jeżeli macie ochotę ją wyszydełkować, bo Wam się spodobała, to zapraszam do dalszej części, bo tam krok po kroku pokażę, jak ją wykonać. Dobra, to zaczynamy robić torbę. Tak jak widzicie, torbę mam zrobioną na szydełkowym dnie zwykłymi półsłupkami. Zaczęłam od zrobienia łańcuszka z 11 oczek. Więc biorę sobie szydełko w rozmiarze 7 mm, przędzę bawełnianą, robię pierwszą wstępną zabezpieczającą pętelkę i 11 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i 11. 11 oczek łańcuszka mam zrobionych i teraz, moi drodzy, odwracam sobie ten łańcuszek do góry nogami i pod spodem mam takie garbiki. Pod pierwszy garbik wbijam szydełko i robię dwa półsłupki. Raz i dwa. Następnie po jednym półsłupku aż dojadę do ostatniego garbika. Pod każdym tym garbikiem robię jeden półsłupek. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i w ostatnim oczku, pod ostatnim garbikiem robię trzy półsłupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Zaciągam sobie tutaj moją robótkę ładnie i teraz przechodzę na drugą stronę.
i pod każdym oczkiem robię 8 pojedynczych półsłupków. I wrabiam sobie jednocześnie tutaj tą moją nitkę. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i w ostatnim oczku, tutaj pod to ostatnie takie oczko, wbijam szydełko i robię jeden półsłupek. To jest ostatni, trzeci półsłupek z zaokrąglenia tutaj na szczycie. Tu będą trzy półsłupki i tutaj trzy półsłupki. Zamykam zwykłym oczkiem ścisłym. Wbijam pod pierwsze oczko, wyciągam sobie pod tym oczkiem pętelkę i przeciągam ją od razu przez pętelkę, którą miałam na szydełku. Robię jedno oczko łańcuszka, tak będę robiła za każdym razem, przechodząc do kolejnego rzędu. W drugim rzędzie, w moich trzech oczkach szczytowych, zrobię po dwa półsłupki. W pierwszym oczku robię pierwszy półsłupek, w tym samym oczku jeszcze jeden półsłupek, następnie w kolejnym oczku dwa półsłupki. I teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem pojedynczych półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dojechałam do moich trzech półsłupków na zaokrągleniu. Robię w każdym z nich po dwa półsłupki. W pierwszym oczku pierwszy i w tym samym oczku jeszcze jeden. W drugim oczku dwa półsłupki. Raz i jeszcze jeden. W trzecim oczku również dwa półsłupki. Pierwszy i w tym samym oczku jeszcze jeden. Teraz robię raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem pojedynczych półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I w ostatnim oczku dwa półsłupki. Pierwszy i jeszcze jeden. Zamykam okrążenie oczkiem ścisłym. Pod pierwsze moje oczko wbijam szydełko, wyciągam szendzę i przeciągam ją od razu przez oczko, które miałam na szydełku. Robię jedno oczko łańcuszka i teraz przechodzę do okrążenia trzeciego. W trzecim okrążeniu na każdym zaokrągleniu będę miała sześć oczek. I teraz pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. Dwa ostatnie są tutaj na końcu okrążenia, czyli sześć. W pierwszym robię dwa półsłupki. Tak, to jest pół koła. Tu mamy pół koła i drugie pół koła mamy z drugiej strony. Tak jakbyśmy robili okrąg na szydełku, tak? Równy na przykład dywanik, serwetkę, podkładkę, cokolwiek okrągłego. W pierwszym oczku robię pierwszy i w tym samym oczku jeszcze jeden półsłupek. W drugim oczku robię jeden i ten schemat powtarzam jeszcze jeden raz. Czyli w kolejnym oczku, w trzecim oczku z zaokrąglenia robię dwa półsłupki i w czwartym oczku z zaokrąglenia robię jeden półsłupek. Osiem pojedynczych półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8 i mam 6 oczek z zaokrąglenia. Raz, dwa, trzy,
4, 5, 6. Na każdym pierwszym oczku z zaokrąglenia możecie stawiać sobie marker. I w ostatnim oczku też możecie sobie wstawiać marker z każdej strony po dwa markery. Wtedy będziecie wiedzieli, w którym momencie dochodzicie do początku zaokrąglenia. Przechodzę do pierwszego oczka z zaokrąglenia i robię sobie tutaj dwa półsłupki. Zrobiłam pierwszy. To moja propozycja jest taka, żeby włożyć sobie tutaj marker. Robię teraz w tym samym oczku jeszcze jeden półsłupek, w kolejnym oczku robię jeden półsłupek i ten motyw powtarzam jeszcze dwa razy. Pierwszy raz. I drugi raz. I teraz robię 8 pojedynczych półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dochodzę do dwóch ostatnich oczek, w których zrobię znowu dwa i jeden półsłupek. W pierwszym oczku robię dwa półsłupki. I w drugim oczku jeden. Zamykam okrążenie oczkiem ścisłym. Pod pierwsze oczko wbijam szydełko. Robię oczko ścisłe i jedno oczko łańcuszka. I kolejne okrążenie mam wykonane. Teraz przechodzę do okrążenia czwartego. W czwartym okrążeniu będę miała 9 oczek na zaokrągleniu. W pierwszym oczku zrobię sobie dwa półsłupki, w drugim jeden i w trzecim jeden. W pierwszym oczku robię pierwszy i w tym samym oczku jeszcze jeden półsłupek. W drugim oczku robię jeden półsłupek, w trzecim oczku jeden półsłupek. Powtarzam ten motyw jeszcze jeden raz, czyli dwa, jeden i jeden. Teraz robię 8 pojedynczych półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. I teraz zobaczcie. Mam założony marker, wiem, że tutaj jest początek mojego zaokrąglenia, w którym muszę wykonywać kolejne motywy po to, żeby to zaokrąglenie nam się tutaj poszerzało. Wyciągam sobie marker i mam moje pierwsze oczko i tutaj muszę wykonać 2, 1, 1. Robię pierwszy półsłupek i znowu sobie tutaj zakładam marker. I robię jeszcze jeden półsłupek w tym samym oczku i później dwa pojedyncze półsłupki. Pierwszy i drugi. I znowu powtarzam ten sam motyw. Dwa, jeszcze jeden półsłupek w tym samym oczku i w kolejnych dwóch oczkach po jednym półsłupku. I jeszcze raz motyw. Dwa, jeden, jeden. Pierwszy i w tym samym oczku jeszcze jeden i dwa pojedyncze. Jeden i w kolejnym oczku jeden. Teraz przechodzę do części prostej, w której wykonam 8 pojedynczych półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8 i przede mną są trzy ostatnie oczka, w których zrobię motyw. 2, 1, 1. Pierwszy i... przepraszam. 2 zrobiłam w jednym oczku, w kolejnym oczku robię 1 i w kolejnym oczku 1.
Zamykam okrążenie oczkiem ścisłym, pod pierwsze oczko wbijam szydełko i robię oczko ścisłe i jedno oczko łańcuszka. Mam zrobione 1, 2, 3, 4 okrążenia dna. Muszę wykonać jeszcze 2. Teraz będę robiła, będę pracowała 3 razy, wykonam motyw, pracując na 4 oczkach i teraz nie chcę robić tutaj podwójnych oczek nad podwójnymi oczkami, więc będę sobie mieszała. W pierwszym oczku zrobię 1, w drugim 1, w trzecim oczku zrobię 2 półsłupki i w czwartym 1. W pierwszym oczku robię 1, w drugim 1, w trzecim 2. Pierwszy i drugi. I w czwartym oczku robię 1 półsłupek. To samo wykonuję jeszcze raz. 1, 1, 2 i 1 półsłupek. Następnie na części prostej robię 8 pojedynczych półsłupków. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dochodzę do zaokrąglenia z drugiej strony i muszę tutaj zrobić 1, 1, 2, 1. Zakładam sobie marker. Zrobiłam 1 półsłupek, w kolejnym oczku robię 1 półsłupek, w trzecim oczku robię 2 półsłupki i w czwartym oczku robię 1 półsłupek. I to był mój pierwszy motyw. Drugi motyw, 1 półsłupek, w drugim oczku 1 półsłupek, w trzecim oczku 2 półsłupki, w czwartym oczku 1 półsłupek. To jest mój drugi motyw. Robię trzeci motyw. 1 półsłupek, 1 półsłupek, 2 półsłupki i w czwartym oczku 1 półsłupek. Przechodzę na część prostą, robię 8 pojedynczych półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dochodzę do ostatniego motywu, czyli zrobiłam 1, 1 i na końcu z tego zaokrąglenia robię trzeci. Czyli znowu 1, w drugim oczku 1, w trzecim oczku 2 i w czwartym oczku 1 półsłupek. Zamykam okrążenie oczkiem ścisłym i jedno oczko łańcuszka. Przechodzę do szóstego okrążenia, ostatniego, w którym będę pracowała 1, 2, 3, 4, 5 na 5 oczkach. I tutaj będę sobie robiła, tu już mogę sobie znowu zrobić 2, 1, 1, 1 i 1. Tak, chodzi o to, że tutaj miałam 2, w kolejnym okrążeniu miałam 2, to teraz sobie pomieszam i w tym okrążeniu zrobię 2 w innym miejscu, tak? Czyli robię pierwszy i w tym samym oczku jeszcze jeden i teraz 1, 2, 3, 4. 4 pojedyncze półsłupki. Drugi, trzeci i czwarty. Robię jeszcze raz motyw. 2 i 4 pojedyncze półsłupki. 1, 2, 3, 4. 8 pojedynczych półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy.
I przechodzę w ostatnim okrążeniu do ostatniego tutaj zaokrąglenia, w którym będę robiła 2, 1, 1, 1 i 1. To powtórzę jeszcze dwa razy. Później wykonam 8 pojedynczych półsłupków i znowu 2, 1, 1, 1 i 1. Więc robimy 2 półsłupki. 4 pojedyncze. Raz. 2, 3 i 4. Znowu 2 półsłupki. Pierwszy w tym samym oczku, drugi. I 4 pojedyncze. Raz. 2, 3, 4. I znowu 2 półsłupki. Raz. I w tym samym oczku jeszcze jeden. I 4 pojedyncze. Raz. 2, 3 i 4. I znowu 8 pojedynczych. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I robię ostatni motyw. 2 półsłupki w jednym oczku i 4 pojedyncze. Raz, 2, 3 i ostatni, czwarty. Zamykam okrążenie oczkiem ścisłym i koniec. Moje dno jest zrobione. Dobra, i mam zrobione dno, teraz mogę je sobie odparować, odprasować, żeby nabrało kształtu, a mogę to zrobić dopiero na końcu. W trakcie robótki ono się nam trochę i tak wywinie w drugą stronę. I teraz przechodzę już do robienia ścianek. Ścianek nie formuję niczym, po prostu robię od pierwszego do ostatniego okrążenia po jednym półsłupku w każdym oczku. Ale tak jak tutaj widzicie, ja w mojej torbie mam troszeczkę jakby takie zaakcentowane lekko przejście z dna na ściankę i jeżeli chcecie zrobić to tak samo jak ja, to zobaczcie jak ja to robiłam, a jeżeli nie chcecie takiego zaakcentowania, to po prostu zwyczajnie zaczynacie teraz robić znowu po jednym półsłupku w każdym oczku, wbijając szydełko bezpośrednio pod pierwsze oczko pod dwie nitki. Tak, za każdym razem pod dwie nitki i przechodzicie sobie już od razu do robienia ścianek. Ale ja w tym moim pierwszym okrążeniu chciałam, żeby to okrążenie takie było troszeczkę zaakcentowane i moje pierwsze okrążenie wykonałam wbijając szydełko pod tylną nitkę i pod nitkę, która jest od razu z tyłu za oczkiem. I robię pierwszy półsłupek i znowu w środek oczka i pod pętelkę, która jest z tyłu za oczkiem, tak? I robię kolejny półsłupek. I znowu w środek oczka i pod nitkę, która jest z tyłu robótki i wykonuję półsłupek. I w ten sposób wykonuję sobie do końca okrążenia pierwsze okrążenie z dna, ze ścianki i zobaczcie, w ten sposób wychodzi nam tutaj takie zaakcentowanie jakby załamania przejścia z dna na ściankę. Skończyłam pierwsze okrążenie dna i teraz zamykam tradycyjnie pod dwie nitki wbijając szydełko i oczko ścisłe, jedno oczko łańcuszka i od tej pory do końca mojej torebki będę robiła wbijając szydełko pod dwie nitki oczka i robiąc w każdym oczku po jednym zwykłym półsłupku. I to jest wszystko. Od tej pory już nie muszę Wam tego pokazywać, bo całą torbę robię właśnie w taki sposób, jak tutaj widzicie. Robiąc sobie zwykłymi półsłupkami, robię po jednym półsłupku w każdym oczku. Tak wygląda moje tutaj dno. Teraz będę robiła półsłupkami. I moi drodzy, zrobiłam takich okrążeń 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 okrążeń tutaj jest w mojej torbie po jednym półsłupku w każdym oczku i już Wam mierzę.
za pamięci, jaka duża wyszła mi moja torba. Ja mam ją szeroką na 37 cm i wysoka jest tutaj rozłożona na płasko od początku tutaj dna do końca na 38 cm. Torba była jeszcze nieużywana, więc nie rozciągnięta, 37 na 38 cm, czyli można powiedzieć, że to jest taki kwadrat. Na końcu są wrobione rączki okrągłe, to też zobaczycie wszystko, jak się tutaj robi. Bardzo prosta, bardzo ładna, efektowna torba. Także na tym etapie życzę Wam przyjemnego szydełkowania. Na końcu spotkamy się i pokażę Wam, jak wrobiłam tutaj te rączki i będziemy mieli całą torbę zrobioną. Dobra, to teraz pokażę Wam, jak obrobić i jak przymocować do torby taką okrągłą rączkę. Ja już jedną tutaj mam w swojej torbie przymocowaną, teraz razem z Wami zrobimy drugą rączkę. Moja jest okrągła rączka drewniana, tym samym szydełkiem, którym robiłam torbę. Zaczynam obrabiać najpierw zwykłymi półsłupkami tą rączkę. Więc tak, podkładam sobie szydełko pod rączkę, zaczepiam przędzę i przekładam ją, tak normalnie przekładam ją na moją stronę. Nakładam sobie teraz tą końcówkę, która tutaj mi sterczy do tyłu, na przędzę, tutaj tą roboczą, która idzie mi do motka, po to, żebym później nie musiała jej sobie tam wciągać, mocować, blokować i chować, to ją od razu, robiąc tutaj te półsłupki na tej rączce, od razu ją sobie wrobię. I robię pierwszy półsłupek, tak? I teraz tak samo, podkładam tutaj pod rączkę szydełko, chwytam za przędzę, przeciągam do przodu i robię kolejny półsłupek. I tak naprawdę nie ma znaczenia, ile tych półsłupków sobie tutaj zrobię. Ważne jest, żeby w jednej i drugiej rączce było ich tyle samo. Więc teraz, jeśli zrobiliście sobie pierwszą rączkę, to policzcie sobie, ile tutaj macie zrobionych półsłupków i tyle samo tych półsłupków wykonajcie na drugiej rączce. Ja w mojej rączce zrobiłam 15 półsłupków. Wszystkich tutaj musimy sobie policzyć te pętelki. Ile mamy tych pętelek, tyle mamy mieć w jednej i w drugiej rączce. I teraz tak, zrobiłam i odcinam sobie taką dłuższą końcówkę przędzy. Wyciągam ją tutaj z mojej ostatniej pętelki. I teraz biorę igłę i będę to przyszywała do mojej torebki. I teraz bardzo ważne jest, żebyśmy tą rączkę przyłożyli sobie idealnie równo z poprzednią rączką, tak? To jest też, no musimy tak po prostu sobie tutaj wymierzyć, wycyrklować, żeby to wszystko było równo i idealnie do siebie pasowało. Ja już sobie tutaj przypięłam markerem rączkę i pasuje mi do drugiej rączki. Przędzę nawlekłam sobie na grubą igłę i teraz zacznę to po prostu zwyczajnie przyszywać. Przewlekam sobie przędzę do tyłu. Wychodzę teraz, moi drodzy, niżej, tak żebym przeszła, zobaczcie, oczko niżej. I jeszcze raz wychodzę teraz wyżej. No tutaj to będzie mi tak ciężko wytłumaczyć, jak to się przyszywa, ale przecież mam nadzieję, że załapiecie to szybciutko i będziecie wiedzieć, jak tą rączkę sobie tutaj przyszyć. I teraz znowu wychodzę o oczko niżej i przechodzę oczko wyżej, tak? Na taką jakby zakładkę przyszywam. Wszystko po to, żeby to nam się ładnie i dobrze trzymało. Ładnie już sobie przeciągnęłam i teraz znowu oczko niżej. Oczko niżej, o. I znowu oczko wyżej, tak? I znowu oczko niżej.
oczko wyżej. I w ten sposób tutaj będzie, tu dobrze to widzicie, tak, żeby takie zakładeczki mi tutaj wychodziły. Nie wiem, jak ten szef się nazywa. Musimy sobie tą rączkę teraz tutaj do naszej torebki przyszyć. I teraz jeszcze musimy zblokować to ostatnie oczko. Ja sobie tutaj jeszcze przeciągam pod tym ostatnim oczkiem. O, w ten sposób. I blokuję je od początku tu, o, w ten sposób przeciągam, tak, żeby nam się ładnie to trzymało. I jak już mamy sobie tutaj naszą rączkę przyszytą, to przekładam sobie przędzę do tyłu i oczywiście muszę ją ukryć pod tylnymi półsłupkami, tak, z tyłu w środku torebki. Nie ucinam jej bezpośrednio po tym, od razu jak skończyłam przeszywać tą rączkę, tylko muszę ją tutaj w takim dość długim odcinku wszyć pod spód, żeby nam się ona nie wypruwała. Tak wygląda torba z chwostem. Ja do swojej torby na sam koniec wszyję jeszcze podszewkę. Tutaj oczywiście jej nie ma. Tak wyglądają przyszyte tutaj rączki z tyłu pod spodem, ale podszewka jak przyjdzie, to idealnie zasłoni i nie będzie śladu, że te rączki zostały przyszyte. Wyglądają tak, jakby zostały wrobione w trakcie pracy. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, przydał. Zechcecie właśnie takie torby sobie zrobić. Zapraszam jeszcze raz do siebie, do sklepu na www.woolpaczka na zakupy. Dziękuję Wam za odwiedziny, za oglądanie. Bardzo będzie mi miło, jeśli zrobicie te torby i pochwalicie się nimi na swoich profilach społecznościowych, to oczywiście, żebyście nie zapomnieli wspomnieć o tym, że zrobiliście ją właśnie według instrukcji zobaczonej tutaj u mnie na kanale, bo dzięki temu na mój kanał będą mogły trafić osoby, które o nim nie mają pojęcia. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję za odwiedziny. Na sam koniec oczywiście przypominam o subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, i o dzwoneczku, który jest pod spodem, pod filmikiem, bo nie każdy wie, że klikając w ten dzwoneczek będziecie dostawali powiadomienia o każdym kolejnym nowym filmiku pojawiającym się na moim kanale. I to jest wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!